Siema. Mam takie niejasne wrażenie, że coś jest nie tak. Dziwne przywitanie, wiem. Popadłem na jakąś dziwną sklerozę i nie pamiętam, co ostatnim razem było. A, byłam Tilly i skończyłam walkę na luki tutaj, więc teraz... Dobra, ja. O nie, popolowaj w krainie wodospadów. Znowu miałam białe okienko. Serio, za każdym razem myślę, że się wyłączy i się nie wyłącza. Dobra, czasami się wyłącza. W ogóle jakoś mam kiepsko mikrofon. Czekajcie, szybko sobie coś podłożę. Matko! Ja! Ale opóźnienie. W ogóle znowu tak cicho nastawałam dźwięki, bo wydaje mi się, że ostatnim razem było w porządku. Zobaczmy, czy umiem się utrzymać. Chyba umiem. Cieszy mnie to. Tylko nie cieszy mnie fakt, że mam 13 sekund. O, 17. Słyszycie, jak muzyka przyspieszyła? Dlatego nie wolno mi absolutnie tracić czasu. No co ja robię? A tam nigdy nie mam się czepnąć. Czep się, jeżę ja. Co się ze mną dzieje? Serio. O, głupi mikrofon. Za wysoko. A może... A! Co ja wyrabiam? A, tak, idealnie. Teraz serca tak głupio idą. Jeszcze te trampoliny sobie tak dobrałam. Dobra, teraz będę szła cały czas na dół. Bo tutaj ważne, żeby nie powieszać sobie tych ścieżek, bo wtedy dziwnie się chodzi i traci się mnóstwo motylków. A, dobra, dobra. Widzicie? Tych przejść nie okazywałam w wyścigach, ponieważ one są niekorzystne. Łatwo z nich spać itp. itd. Zobaczcie, cały czas na stresie żyję. A ten mikrofon naprawdę jest za wysoko. A! Powinnam przerwać takie rzeczy załatwiać, ale już nie chcę za bardzo utrudniać. I znowu mi za gorąco, serio! Ledwo mam coś tam na czas, coś... Wow. Coś, gdzie trzeba się śpieszyć, to natychmiast wszystko mnie swędzi, gorąco, zimno, piciu... Takie tam. Właśnie, nic sobie nie podstawiałam do picia. Fajnie, że sobie przypomniałam, ta dzięki. Tego zostawię. Zostawię te, bo ja jeszcze tu wrócę. Ja... Ale tego już mogłam wziąć, to bez przesady. I tędy też nigdy nie mam wolałam z kałkami. Tędy to wyjątkowo mogę zebrać wszystko. Ojej, tutaj trzeba tyle planować normalnie. Kiedyś będę podatki rozliczać. To też będę musiała mnóstwo rzeczy planować. O, coś słyszę. W ogóle jestem prawie sama w domu, tylko z siostrą jestem. A nie! Ktoś wrócił. Nie mogę. Okej. Okej, szybciej. Dobra, trudno. W ostatnim okrążeniu sobie tam pójdę. I tymczasem zmienimy kolejność. No nie, nie, znowu kiepsko. To jakaś plaga po prostu. O nie, ja tam idę. Co za role? Kem. Dobra? Jakie to głupie było. Nienawidzę siebie, ja. No i teraz pójdę sobie normalnie dołem. Nie, tutaj trzeba mnóstwo rzeczy pamiętać, którędy się szło, a tu ścieżek jest naprawdę dużo. Cały czas się rażę tym laserem. A właśnie, jestem znowu Raymanem. To znaczy, że już zrobiłam całą kolejkę. No i dobrze, Rayman jest tutaj moją ulubioną postacią. Byłam nim w odcinku Chrzan i audio problemy. Mnie ktoś pytał. Teraz szybko wciskać, 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 wciskać i jeszcze raz wciskać. Trudno, powciskam sobie jeszcze później. Jak już mówiłam, tam wrócę ze względu na te piękne złote motylki, więc tu już mnie chyba raczej nie będzie. Chyba, że spadnę. To byłoby smutne. Nie wierzę! Wiecie co, ja pewnego dnia to odbiorę na wizji i powiem, co myślę. Ojej, chyba nikt nie odbierze. Czekajcie, zaraz odbiorę. O, zamknął się, dobra. A, nie dosięgnąłbym tam. Chyba. Dobrze znów być Raymanem. Po tych wszystkich postaciach. Może Rayman ma fajną muzykę w wyścigach, a wyścig nie będę grała. Tak, dzięki, stary, dzięki. Przypomniał mi się ten moment w świątyni skał i lawy. Taki cierń walił. O, jak mało czasu. 10 popolopoj. A nie, jeszcze złoto zostawiłam. Miałam się o co martwić. Ale wystarczy tylko, że utrzymam tempo i takie tam lubię. O, myślałam, że tu Lums będzie już. Jak mało czasu. Daj się zebrać. No, doskonale. Ach,
No i co tam dalej powiedzieć? Ja muszę coś mówić. Widzicie, że sytuacja jest niemrawa. 18 sekund, a w zasięgu wzroku nie widać żadnych motylków. Sytuacja wydaje się być beznadziejna. Ale spokojnie, pamiętacie, jak sport tam zostawiłam? Teraz tylko muszę tam dotrzeć. Dlatego błagam, bez kombinacji, nie no. O, o super, 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 dajesz, dajesz. Widzicie, jak się czasem przydaje oszczędność? Tak, oszczędność taka była moja piąta zasada, albo druga. One były bardzo podobne. Wiecie, kto oglądał ten poprzedni odcinek, ten wie, o co chodzi. Udało nam się, Rayman! Żółwiek Piącha! Dzięki, że zwróciłeś na mnie uwagę. Ale tak już niestety jest, a może stety, że gracz i jego ten postać, którą gra, nie utrzymują ze sobą jakiegoś kontaktu. Nie gadają ze sobą. Nie, to dobrze, bo byłoby dziwnie. Wow! Widzicie, nie? No, fajnie, Rayman się zachorował, a ciuchy dostałem Teensy. Bardzo sprawiedliwe. Bardzo. I co dalej? Walka na lumpki. Niedługo przejdziemy do ekstra klasy. A, co za fail? Nie, tego. Nie przeszłam wyścigu w kanionie, więc nie przejdę do ekstra klasy. Powiedzieliście, że nic nie odblokowałam. Dobra, trudno. A, super, lubię to. O, znowu kamera. Ha, chwila. Ja w takim razie Sparkula odda to mi. O nie! Ja się na to nie nabiorę. Wiedziałam, że będzie lepka bomba. Serio, coś tak czułam. Ostatnio mam taką telepatię z moją siostrą. W ogóle. Ona coś mówi, a ja właśnie myślę o tej samej rzeczy, nie? Albo odwrotnie. Nie zdążysz, nie zdążysz. Ale głupia jestem, mogłam zdobyć tego. Chociaż... A, i tak kiepska broń. Powodzenia, stary. O, fajerwerki. O nie! Pamiętajcie, jak stanę za blisko niego i strzelę fajerwerka, to zrani również mnie. Tak to już jest z fajerwerkami. Trzeba z nimi na ostrożność, na odległość. I bomba, moje ulubione. Zaraz on leci do mnie! Nie, tak łatwo ci się nie dam pchnąć. Widzicie? Już się pokłócił z Tilly. Ja już mam 3 punkty, podczas gdy oni nie umiałam nic robić. Ach no, ten helikopter mnie zgubił. Ten ogniem kombinuje. Patrzcie, co ja zrobię, czekaj, Tilly. A, Tilly miała być! Widzicie, on mnie teraz goni. Smacznego! A, sam nie strzelił! Kurczę, dużo lepkich bomb. A chwila, jak to przekażę. Po drodze. Ach, nie mam takiej orientacji. Ach, to była jednak Tilly! No super, domęczyłam. A nie, to i tak przecież zajmuje, zabiera 5 życia. O, ile tych lepkich bomb! Podoba mi się. Gdzie on jest? On mnie próbuje gonić. Przy, akurat ci się uda. A, bo Tilly ma osłonkę, więc to... Rzeczywiście trudna sytuacja. Na szczęście oni nie znają tych wszystkich trików. A, to proste było. Nie wierzę, no patrzcie. Tilly to mała dziewczynka, a ma więcej punktów niż ten... taki groźny pirat. Znowu Rayman. Wyraziście podkreśla swoją radość. On robił chyba takie rzeczy w grobowcu starożytnych na grzbiecie Clarka pod koniec. Takie tańce robił. W ogóle on pod koniec każdego lewa tańczył. W ogóle taka bardzo energiczna osoba. No i znowu pracuje. Zaraz! No pracuje na skórę dla mojego wroga. Przestaje mi się to podobać. No i jak widzicie, tutaj mam niedostępne wyścigi, a już mam dostępne pojedynki. To przez to właśnie, przez brak wyściga. Ale przecież ja jeszcze nie skończyłam. Tak, racja. Jeszcze lumki. Ja, o jeju! Ta mysz mi wariuje. Nie, teraz musimy przebrać przez loading. Co w tym czasie? Może coś zaśpiewam. To zawsze działa. No a teraz powrót do menu. Jak zwykle mam katar. Zaschło mi w gardle. Doskonale się czuję, doskonale, po prostu. Głupi miałam dzień, zawaliłam sprawdzian. Znaczy truja. Dla mnie to zawalenie, bo na ogół dobrze się uczę. No w ogóle jutro to na konkurs sobie jadę, to se prawie wszystkie lekcje przegapię. I dobrze, wtorek jest dredny. Widzicie, ile tych lumek? No po prostu w oczach się dwoi. Coś pięknego. Jak tam mam wleść? Widzieliście tą truskawę może? I ścigam się z Globoxem przebranym za truskawę. Bo Globox przecież najlepiej wie, co jest mądre. Zobaczymy, czy mi wciśnie jakiś przycisk. No co ja to mówiłam? Ale wiem, że w tym tajnym przejściu na pewno są lumki, bo ja to pamiętam.
Ale sprytnie ukryte. Ja tego samego odkryłam, jak ktoś mi pokazał, chyba Marsza. On mi bardzo dużo rzeczy pokazuje. A chwila, skoro my się ścigamy, to tym razem to mi coś da. Popolopy miałam to głupio, że to wcisnęło. Zbiłam się na to, nie o to mi chodziło. A, ja zostawiłam w tyle. Taki skupiu. No jak widzicie, tego lumek jest dużo i nie są jakoś szczególnie ukryte. Ale niestety zamiast właśnie jakieś... Teraz muszę za troszkę podreptać tutaj. Chociaż tu muszę. I znowu, piękny widok, piękny. Ale tym razem muszę iść jeszcze tutaj. Naprawdę szkoda przegapić to wszystko na dół. Zmuszają mnie. Bo już prawie mnie walną. Gdzie jest? Ja, to ja mogę na niego zaczekać. Albo nie. Pamiętam, co się stało, kiedy czekałam na pomylu na 9-9. Nie wiesz, co się stało? Cofnij się, o... Nie pamiętam, ile odcinków wstecz. Dobra, on to naprawił, bo to zwykle tak jest, a potem on to naprawia w trzecim okrążeniu. To już taki porządek. Ja sobie zaczekam. No, można przejść tędy. Czemu nie? Dajmy w ogóle ma dużo fajnych animacji. Znowu? Nie pamiętam, czy tam znajdę lumki. Ja... Ale... Skucha. Po co? Odmiernie wisiać język. Jak można powiedzieć jakieś proste słowo? Coraz gorzej ze mną. Ale dużo tych przewrotów robiłam. O, tak. To jest właśnie... To już chyba mówiłam, że to jest, się dzieje, jak nacisnę klawisz optymalizacji, czyli Z. Ojej, przypomniałam się, jak byłam joystickiem i tam nie wszystko było takie proste. Naprawdę, nie zawsze stary działał, a ten nowy nie. O, zebrałam. Mogę się grzebać, bo to właściwie nie jest na czas, bo ten się nie liczy, bo to jest jakieś... na rekordy, a mnie to tak nie obchodzi jakoś. Tego już sobie zbierę. Patrzcie, jeszcze tylko dwa lumce tutaj znajdę. Gdzie one są? Poszukam ich. A, tam jest jeden. Jeszcze dwa. Nie, jeszcze jeden, bo te... Wiem, że tu jest... No mówiłam, że to naprawi. Oni zawsze działają według tego samego porządku. To mało przewidywalne. Może ten lumce jest ukryty tam? A co mnie tam? Może znajdę to tu? Nie, tutaj nigdy nic nie ukrywają. A jednak! No proszę! Nie było tak trudno. Taki fajny odgłos. I znowu jest ciemno. Jestem antywampir, potrzebuję światła do życia. Ogóle, oczy mnie bolą, tak jakoś jakaś zmęczona jest. Mam kiepskie samopoczucie ostatnio, co jest dziwne. Właśnie z zimy na wiosnę to powinna mieć takie miłe. No idę zapalić. Nie papieroska, światło! Żeby było jasne. Idę zapalić ja. Chciałabym widzieć wasze miny, jak ja to mówię. No i cóż mi się pić chce. Nic nie odblokowałam przez te braki na przykład. I złap muchę i to będzie ostatnie. Nie wierzę. Czy ja powiedziałam coś ciekawego w tym odcinku? Bo ja naprawdę, ja tak gadam i nic nie pamiętam. A nie pamiętam niczego szczególnie śmiesznego. Po prostu na to trzeba mieć nastrój. O, złap muchę z brzydkiem. No super. Brzydkek. Razorek. Czy jak go nazwać? O nie, stary, ty się ledwo ruszasz. Zostaj złożony po to, żeby siedzieć. Łatwo go wykiwać, wystarczy biegać tak naokoło, biegać. O, on szedł, ale wejdę, czemu nie? No bo patrzcie, mu jest trudno trafić mnie z dołu. I teraz biegnę tu. Poczekam sobie na niego chwilę. Ponieważ dzięki temu ja zyskuję kolejne sekundy, ale nie aż tak, jej. Teraz za nim on mnie dogoni. Co? Ja już dawno będę tutaj. Widzicie, jakie to proste? Tak, tutaj złap muchę jest wyjątkowo proste. Ale teraz tutaj... O! A prawie trafił. 6 punktów, myślałam, że 7. Poczekam, na niego bez taki wolny. A patrzcie, mnie kolejne punkty się nabijają. A jakbym za szybka była, to mógłby zmienić zdanie i zawrócić. A co byłoby dla mnie niekorzystne? Ogólnie, wszystkie postacie są tutaj takie doskonałe. Animacje mają w ogóle dużo. Popatrzcie, co on wyprawia.
Człowiek guma po prostu. O chwilę, ktoś idzie. Zakładam, że wejdzie do mojego pokoju. Tutaj. O, nie wszedł. Po co się tak zakłada? Jo, koniec. No rzeczywiście koniec. Chwila. Serio, koniec? Raz, dwa, trzy, cztery. No, na to wygląda, no. W ostatnim odcinku bym przeszła lumki, zapmuch. No i koniec. No chyba, że jeszcze bym coś odbiło, żeby wyścig zrobić. A to chyba jest koniecznie, jeśli chcę odblokować w ekstraklasie wszystko. Dobra, to chwilowo. Ej, chwilowo. Na razie będę się żegnać. Następny odcinek nagram niedługo, to chyba jasne. I życzę miłego oglądania następnego. Miłego oglądania się życzy na początku, ale dobra. No, życzę miłego oglądania następnego odcinka, żeby mnie wyszło na debila. To cześć!